zostawcie lajka i komentarz. Cześć, witam serdecznie, ja jestem Solar. Robimy dzisiaj wjazd do mojego imperium. Niestety moje imperium posiada pewną wadę, ponieważ ja przez ostatnie 6 lat, nie 5 lat, przeprowadzałem się 7 razy. I jakby to, czego nauczyłem się podczas tych przeprowadzek, to to, że w sumie warto posiadać zbyt dużej ilości rzeczy. I miałem zawsze te pełne jakieś busy, przewoziłem te śmieci. Wiedziałem, że tego w ogóle nie ma sensu i w ogóle nie mam za bardzo tutaj punktów zaczepienia, które mógłbym wam pokazać. Ale jest minimalizm pełny, tak? Jest minimalizm, także tutaj może przeprowadzę was po mojej minimalizmie. Nawet tutaj ilość naczyń jest taka... Sora. Jest taka, żeby nie trzeba było za dużo zmywać, że jakby jak już przyjdzie trójka gości, to już jest ciężko, że wszystkich tutaj ten, ale nie przychodzi za często, bo ja nie jestem zbyt lubiany, także też nie ma specjalnie problemu. To tak, może lodóweczka. W lodóweczce jest catering dietetyczny, ponieważ nie jadamy. Jadamy tutaj głównie jakieś te właśnie lakiery. Jest dużo wina, które z backstage'y przywozimy, ponieważ mamy w Riderze białe wino, którego potem nikt nie pije. Wszyscy są tacy niepijący. Są banany, również oczywiście odwieżone z backstage'u, gazka zostaje. No i coś mam wam tutaj pokazać. No, mamy, dostałem taksa na święta i tutaj jest taka półka, na której są ostatnie nasze produkcje. To wozimy po prostu czasami na koncerty jako merch. Płyta BDS-a, moja ostatnia płyta Klub 27. Biała Skyping 4, słowa biała słowa normalność. Także tutaj zachęcam do sprawdzenia tych pozycji. O, tutaj mam na przykład lampkę, którą dostałem od mamy. Trzymam ją tutaj, bo nie mam gdzie jej trzymać. Bo stwierdziłem, że to jest moje pierwsze mieszkanie, w którym nie mam biurka. W ogóle zrezygnowałem jakby z biurka, bo stwierdziłem, że nie będę pracował w domu. Pracuję w dwóch miejscach, które pokażę wam za chwilę. Tutaj chyba nie ma za bardzo na czym się rozwozić, otóż mam, to są wszystkie moje dokumenty, to jest dość ciekawe. To jest minimalne. Tak, wszystko trzymam w telefonie, co polecam, są różne programy ciekawe do digitalizacji dokumentów. O, tutaj mam taką pamiątkę z klipu do kanałka Klub 27, Świat Uno, jak wiadomo jestem ogromnym fanem tego wozu. Kiedyś to nie wiem, zarobię i tego kupię, ale jeszcze parę lat musi minąć. Trochę teledysków, trochę muzyki i będzie. Tak, o, to jest jeszcze ciekawa rzecz, to jest lampka, którą znalazłem na śmieciach. Służyła mi ostatnie pół roku, bardzo dobrze. Tutaj niestety się ten stryczek zepsuł, ale zamierzam go naprawić, taki sobie challenge tutaj zarzuciłem. O, tutaj jest laska z klubu, to jest teledysku do kawałka Solo pod kontrolą, to jest laska Dimza, producenta z płyty Klub 27. Pozdrawiamy Dimza, tutaj podobno są jakieś jego dziadka zajawkowe rzeczy. A jest jakiś ten Wrocław, Ratusz, Jelenia Góra. Trochę tak, najeździł się. Tak, najeździł, nie wiem, co ta laska on nie robi. Wisi tutaj na tym, ale dobra, jest. Zapraszam was do drugiego pokoju, tam są najfajniejsze rzeczy. Witam tutaj w drugim pokoju. Najfajniejszą rzeczą w tym pokoju zdecydowanie jest nasza bukerka. Jak to się nazywa? Świetność, co ostatnio napisano? Logistyczna Nowa Ulica Świetności. Logistyczna Nowa Ulica Świetności, tak donoszą media. No tutaj zgodnie z ideą minimalizmu półki są w zasadzie puste. Są jakieś książki, ale to są książki Madzi. Ona tutaj lubi jakieś takie różne reporterskie rzeczy, Gombrowicza. O, tutaj dostałem książkę od jakiegoś gościa, który pisze coś o rapie. Jeszcze nie miałem okazji przeczytać, ale podobno są tam jakieś cytaty użyte z mojej twórczości, więc rzucę na kopię w wolnej chwili. Ja natomiast najczęściej czytam książki na tym lub na telefonie, co polecam, digitalizacja, minimalizacja, im mniej rzeczy, tym lepiej. Czyli co, idziemy już w swoje miejsca pracy, co? Chyba tak, tutaj chyba nie ma się za bardzo nad czym rozmawiać. Tak, minimalnie. Także więc idziemy. Idziemy. Jest jeszcze jedno bardzo ważne pomieszczenie, ono znajduje się tutaj za tą tapetą. Nie mogę teraz wam pokazać, bo tam jest moja tajna pracownia artystyczna, w której ma pomysły na nową płytę. Jest tam po prostu mnóstwo rzeczy, które jeżeli konkurencja by się dobrała, byłoby niebezpiecznie. Także tutaj za tymi drzwiami, za tą tapetą jest ta pracownia, ale no niestety nie pokażę wam jej. Uchylisz. Witam serdecznie na lokalizacji numer 2, czyli
w magazynie SB Mafia Label i Mafia Company. Nie jest to może miejsce, w którym przebywam specjalnie często. Jest to natomiast miejsce, które daje mi nadzieję na to, żeby już nigdy nie musieć przebywać w miejscach takich, jak pokazywałem wcześniej. Mam takie małe marzenie, żeby uzbierać sobie hajs na mieszkanie bez kredytu w Warszawie. No Żoliborzu to nie jest tanie, ale mam takie marzenie, dlatego żyję trochę jak śmieć. Ale to nie jest takie istotne. Zapraszam Was tutaj na przechadzkę po tym magazynie. Mamy magazynie, jak to w magazynie labelowo-ubraniowym, mamy t-shirty. Mamy tutaj trochę damskiego asortymentu, takie różne kolorki damskie, chociaż ostatnio też i męskie, jak się okazuje. Mamy tutaj oczywiście płyty, o, tutaj na przykład taki klasyk z ostatniej ławki, czyli płyta, która moja taka pierwsza długogrająca płyta z Dallasem, normalna taka, prawie że legalna. Płyty Beteo, płyty Biała Slanek, płyty Solar Biała, płyty Fiatra, co tutaj jeszcze mamy, płyty Wartoi. Mamy też zaprzyjaźnionych artystów, czyli Sitka, Kaza Bałagane, Taco Hemingwaya. No co, zapraszam tutaj, można się przejść. O, oczywiście mamy też i kasę fiskalną, ponieważ SB Mafia, jak każda porządna polska patriotyczna firma, beceluje podatki co do grosza, przez tą kasę wszystko się przewija. Są mi czapeczki, także można być raperem non-stop. Z chęcią pokazałbym też część biurową. Niestety teraz ona jest w remoncie. Tutaj od dłuższego czasu stacjonowaliśmy i już trochę nam się zaczęło kurczyć miejsce. Potrzebujemy po prostu więcej pracowników, większego magazynu, także nowe miejsce jest w remoncie. Zrobimy rewizytę. Zrobimy rewizytę wkrótce. No dobra. A witam serdecznie w lokalizacji numer 3. Tutaj jest jakby serce naszej muzyki. Tutaj powstają wszystkie praktycznie nagrania związane z naszym labelem oraz różni ciekawi goście się tutaj pojawiają od czasu do czasu, a nawet częściej. Ktoś właśnie nagrywa. Nie wiem, kto to może być, ale zaraz zobaczymy. Zobaczmy. Zapraszam, o, zobaczmy. Chcesz takiej sztuki, no daj. O, to chyba o, elo. Chcesz takiej sztuki, no to jest to kawo. Na obar, że musisz być. Dobra, poczekaj, bo tutaj tak, może opowiemy. Tutaj jest DJ Johnny, czyli tutaj nasz nadworny realizator. Tutaj jest jakiś, nie wiem, jak ktoś tutaj przyszedł. Przypadkowy, przypadkowy gość. Tam są. Nie, no i co, tutaj jest jakby baza nasza, tutaj jest serce studia, czyli tutaj znajduje się komputer, karta dźwiękowa, odsłuchy, tutaj dzieją się miksy, tutaj audiotune pracuje pełną parą, żeby tutaj nasze truskulowe nagrania troszeczkę jakby przerobić, prawda, na disco polo, także pracujemy nad tym w pocie czoła. No tutaj wszystko sobie fajnie wyciszyliśmy. Tutaj powstają po prostu utwory, tutaj jest ciekawa atmosfera, tutaj DJ Johnny. To jest po prostu jego życie, no. Tak jest. Tak, ale nie samą realizatorką człowiek żyje. Zobaczmy co dalej. Tutaj mamy Bitcoina. Tutaj mamy... Kolejny gość! Dzień dobry, siemano! Siemano Polska! Siemano. Dzień dobry, tutaj jest pomieszczenie, no tutaj właściwie można powiedzieć, że jest serce, ponieważ to tutaj z serca i z ust artyści wypluwają swoje emocje, słowa tutaj do tego mikrofonu. Z ciekawych tutaj feature'ów mamy monitor, co uważam, że jest takim, nie wiem, czy ktoś tego rozwiązania korzysta, że tutaj widzi, że raper widzi jakby całą ścieżkę, co się nagrywa, to jest wygodne bardzo. Na tym monitorze zwykle wyświetla się tekst, w tym momencie akurat nie, bo ponieważ Młody Białas tutaj jest, wiadomo, bogacz, ma tutaj swoje sprzęty do wyświetlania tekstu. I jeszcze tutaj ciekawy feature tutaj, który wymyśliłem, tutaj jest, można zgodnie z nastrojem, Białas przychodzi nagrać diss, kurwa, wtedy czerwony włącza, przychodzi nagrać love song, no może tak bardziej w zieleń. Można tutaj, no różnie można do tego podejść. I co? Piąteczka, jo, polecamy wszystkim, jo. Dokładnie. Więcej autotune'a, Johnny? Dobra, nie przeszkadzamy tutaj w robocie. O, tutaj jakieś mamy sobotę. To jest wierzchołek góry lodowej, nie chwaląc się oczywiście. Jest to tutaj nasze studio. Sobie to było. Tutaj jest takie pomieszczenie, tak zwana realizatorka B. To jest bardziej takie pomieszczenie, do którego ja sobie przychodzę, tam sobie Johnny pracuje, Białas pracuje. Jacyś różni ludzie tutaj przychodzą i nagrywają, ja sobie tutaj siedzę najczęściej w tym pomieszczeniu i tutaj rozkładam laptopa na tym stoliku z Ikei i po prostu kreślę swoje rymy.
To jest takie pomieszczenie bardziej, że tak powiem, wyluskowe. Ktoś na przykład przychodzi, chce tutaj sobie coś dopisać, albo, nie wiem, poczekać i tak dalej, to do tego używamy tego pomieszczenia, aczkolwiek docelowo będziemy tutaj prawdopodobnie nagrywać też rzeczy. Zobaczymy, tutaj jakieś tam plany rozwojowe są. I co, to chyba tyle. W zasadzie co, dziękuję bardzo za wizytę na moich trzech miejscówkach. Wpadajcie na nasze social media, wpadajcie na nasze Mafia Kompany i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam wszystkich odbiorców, widzów i w ogóle pozdrawiam wszystkich. Cześć, pozdrawiam.